10-dniową kwarantannę, o czym też Wam opowiem. No w każdym razie, jeżeli chodzi o pogodę w Anglii, nie jest tak cieplutko jak w Polsce, ale mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni, że się jeszcze rozpogodzi, chociaż w sumie jak i tak jestem zamknięta w domu, to co za różnica. Więc jestem już z Danem. Hi Dan! Cześć kochani! Cześć kochanie! Kochani, jestem już w domu i przywitał mnie widok przepięknych kwiatów, ale słuchajcie, Dan mnie tak zaskoczył, bo gadałam z nim przez telefon, cały czas mówił, że jest czymś zajęty, ja mówię, co on robi? Nic mi nie zdradził. Tak się skupiłam na kwiatach, że nie zauważyłam, że mamy już trawkę za oknem. Zobaczcie, jak pięknie słońce akurat wyszło. Jest tak pięknie słonecznie. Słuchajcie, Dan odkurzył cały dom, wysprzątał, zrobił hoover lines na schodach. Muszę Wam pokazać. Zobaczcie, mamy hoover lines. No i ja sobie, słuchajcie, idę po tych schodach. No i słuchajcie, muszę Wam pokazać coś, co po prostu weszłam po schodach i to, co ja teraz widzę, to jest wymarzony pokój. Pamiętacie ten pokój, który chciałam urządzić, a nie powiedziałam, co tam zrobimy? Chodźcie, pokażę Wam. Okej, kochani, czy jesteście gotowi, żeby zobaczyć niespodziankę od Dana? Dan, pass me the camera. I'll show you. Okej. To jest nasz secret project, tak zwany, czyli garderoba, która będzie tutaj urządzona. To są dopiero początki, ale Dan, słuchajcie, zrobił całą garderobę sam, wszystko zbudował. Ja po prostu się nie spodziewałam, że to będzie, jak tutaj przyjadę. No, oczywiście tutaj będzie wszystko tak, wiecie, no jak w filmach. Więc tutaj mam wszystkie plany, jak to ładnie zaaranżować. To będzie w ogóle wielkie lustro. No, masa planów jest na ten pokój, ale pamiętacie, jak pytałam, co zrobić w tym małym pokoju? Zobaczcie, jak to cudnie będzie wyglądać. Więc zabieram się też za urządzanie domu w tym momencie. Będę robiła tą garderobę, będę robiła ogród, więc będzie się działo na vlogach. No, dzień dobry, moi mili, ale mnie wczoraj Dan zaskoczył. Dzisiaj aż mi się chciało płakać. Jak się obudziłam i zobaczyłam te wszystkie rzeczy wykończone, to mi daje pole do popisu. A akurat z Polski miałam chyba jakieś przeczucie, bo zamawiałam z Polski do Anglii rzeczy z home decor i przyszły do mnie paczki, które chcę Wam teraz pokazać, bo jestem naprawdę zadowolona. Pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, to są rzeczy z Zary Home. To jest akurat takie kilka gadżetów dekoracyjnych. Pierwszym z nich jest świeca. Ja wybierałam oczywiście ten zapach na odległość, wybierałam go online, więc nie wiedziałam do końca, jak będzie pachnieć. Wiedziałam tylko, że jaśmin zawsze ładnie pachnie, a to jest właśnie zapach jaśminowy. Podoba mi się minimalizm na tej świecy. Wiecie, że ja jestem minimalistką, co widać zresztą po wnętrzu naszego domu, że oboje jesteśmy minimalistami, nie lubimy zbyt wielu kolorów lub wzorów, lubimy raczej, kiedy wszystko jest stonowane i jakby kiedy wszystko wokół nas jest stonowane, to my też możemy się bardziej skupić na wszystkim, bo nic nas nie rozprasza. Dlatego też właśnie bardzo lubimy porządek i jesteśmy no, minimalistyczni też we wnętrzach. Zresztą też wiecie, że ja minimalistycznie dosyć się też ubieram na przykład, więc no to już jest po prostu mój styl. Świeca pachnie obłędnie. Jeżeli chcecie zamówić w ciemno świecę z Zary, to polecam Wam właśnie tą o zapachu jaśminu. Podlinkuję Wam wszystkie linki właśnie do tych rzeczy, które pokazuję. To jest świetny zapach. No i jeszcze co jeszcze wybrałam. To jest element dekoracyjny. Ostatnio na Pinterestie, na Instagramie, na YouTubie jest szał wśród osób, które ja obserwuję, na takie zapałki w butelce. Powiem Wam tak. Ja za te zapałki na pewno przypłaciłam. I w każdym sklepie, w którym szukałam, czy to Zara, czy to nie Zara, te zapałki po prostu są dosyć drogie, jak na zapałki, więc myślę, że to jest świetny biznes. Może trzeba byłoby się tym zająć, bo naprawdę koszt takich zapałek, nie pamiętam teraz ile to kosztowało, ale słuchajcie, no około 100 zł wydaje mi się za taką butelkę z zapałkami, więc jest to dosyć sporo, ale jest to element dekoracyjny, który też idealnie mi pasuje do takich minimalistycznych wnętrz i są to po prostu takie długie zapałki z białymi główkami. Tutaj z tyłu mają ten element, nie wiem jak to się fachowo nazywa, żeby tą zapałkę odpalić. Butelka też jest fajna, bo jest na korek. No i znowu tutaj etykietka taka minimalistyczna, chyba troszkę mi prześwietla, ale mam nadzieję, że to dobrze widać w kamerze. No naprawdę bardzo fajny element, też wydaje mi się taki dosyć relaksacyjny, położyć sobie to ze świecą, połączyć sobie tą buteleczkę z zapałkami ze świecą. Naprawdę fajnie, stylowo i minimalistycznie to wygląda. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, jest z... Oho! Jezus! Jest bardzo ciężka. Moment.
jest z H&M Home, więc Zara oprócz ciuchów ma Zara Home, a H&M oprócz ciuchów ma H&M Home, kto jeszcze nie wie, to mówię. Jest to taka taca marmurowa, która tutaj akurat naprawdę cenowo opłaca się idealnie, dlatego że ona kosztowała też około 100 zł, ale jest tak porządna, wygląda tak drogo, jest w ogóle strasznie ciężka. To jest ta, co właśnie taka marmurkowa, też minimalistyczna, bardzo klasyczna, przepiękny element. Tak mi się podoba, że zamówię sobie chyba jeszcze drugą do jakiegoś innego pokoju, bo tą planuję może zaaranżować w łazience, bo będę urządzała łazienkę. W każdym razie bardzo polecam Wam kupić tą tacę, jeśli zastanawiacie, bo czasami można coś zamówić i to wygląda tandetnie. Tutaj to naprawdę wygląda super. O, może tu będzie cena? No nie ma ceny, w każdym razie no coś koło 100 zł, ale warto, bo to jest naprawdę solidna taca, bardzo ciężka. Tutaj też ma na dole takie nóżki silikonowe, dzięki czemu nie porysuje nam tego, na czym stoi i też nie będzie się ślizgać, więc nie spadnie, bo jakby to spadło na przykład na kafle, no to już po kaflach i po tacy. Więc to jest wszystko bardzo ładnie zabezpieczone, nawet ma takie lśniące drobinki, nie no, po prostu cudny element. I teraz zobaczcie, na przykład, to nie jest to, jak ja będę to robiła, ale chcę Wam pokazać, jak przykładowo można zaaranżować taką tacę. Zobaczcie, taca, zapałki i ta świeca. Zobaczcie, jak to w ogóle super wygląda. I to jest, widzicie, taki element dekoracyjny, który naprawdę będzie wyglądał bardzo, moim zdaniem, stylowo we wnętrzu. Mi się to strasznie podoba, więc to nie jest do końca to, jak ja urządzę tą tacę, ale właśnie możecie w ten sposób to zaaranżować. Już widzicie po tym, co Wam pokazałam, że fajnie to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Ale to było ciężkie. Dobra, dalej mamy przesyłkę z The White Company. The White Company to jest firma, w której ja jestem zakochana. Po prostu wszystkie rzeczy są tam tak cudowne, że zamówiłabym dosłownie wszystko. A chodzi tutaj znowu o minimalizm, ale też o jakość produktów. Jeżeli macie krem do rąk, to ręce pod tym macie gładziutkie, jak nie wiem. Jeżeli macie balsam do ciała, to też jest gładziutki. Bardzo intensywnie pachną te kosmetyki i wszystkie są raczej w takim zapachu spa. I to, co zamówiłam jako pierwsze, i polecam Wam zamówić sobie lub na prezent dla kogoś, bo zobaczycie, to przychodzi w bardzo ładnym opakowaniu. Te opakowania są białe i chyba mi troszkę je prześwietla. W każdym razie opakowanie jest bardzo eleganckie i w środku mamy taki set do rąk. Mydełko do rąk i balsam do rąk, ale pojemności są naprawdę duże, zobaczcie. I to możemy sobie postawić na umywalce. Kto zna się właśnie na takich firmach z kosmetykami dobrej jakości, na pewno zna The White Company. I czy jak oni mają na przykład piżamy, zawsze są z takich dobrych materiałów, więc tutaj naprawdę płacimy za jakość. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to jest kilka zapachów, które ja lubię. Tego jeszcze nigdy nie miałam. Zamówiłam, to jest drzewo figowe i powiem Wam tak. Jak na przykład macie czasami balsamy, które pachną jak perfumy, że mogłybyście się wysmarować całe i chodzić tak cały dzień, to nie jest taki balsam. To jest taki balsam bardzo delikatny, bardzo moim zdaniem w takim stylu spa. To jest coś takiego, że jakbym ja na przykład umyła się wieczorem, zapaliła sobie świecę, chciała się zrelaksować, to tak bym właśnie chciała pachnieć, bo mi to pachnie właśnie jakimś takim luksusowym zabiegiem spa. Jest to zdecydowanie letni zapach, nie jest mocny, nie jest taki właśnie perfumowany, sztuczny, jest to bardzo naturalny zapach, kojarzy mi się w ogóle z naturą, z latem i właśnie z jakimś takim wypoczynkiem, relaksem i zabiegami spa. To jest to, z czym kojarzy mi się ten zapach, widzicie, jak Wam opisałam? Więc jestem ciekawa, jak on się spodoba Danowi. W każdym razie to zamówiłam do naszej łazienki. Możecie zamówić sobie lub właśnie na prezent coś takiego. I do kompletu zamówiłam też, słuchajcie, spray w tym samym, do pomieszczeń, w tym samym zapachu i balsam do ciała. Więc to wszystko chcę ustawić w jednej łazience, żeby po prostu wszystkie kosmetyki razem ze sobą grały. Zamówiłam już po prostu taki set. Teraz na The White Company były zniżki, więc ja to zamówiłam na przecenie. Nie jest to żadna współpraca, mówię to tylko dlatego, że zawsze zazwyczaj zaznaczam, że tutaj z tą firmą współpracuję, z tą nie, ale zawsze jeżeli coś polecam, to jest warte polecenia. Jeżeli nie jest warte, to czy to jest współpraca, czy nie, to ja ze współpracy zrezygnuję, a jeżeli właśnie coś mi się nie podoba, a sama to kupiłam, to też Wam tego nie pokażę. W każdym razie wszystko, co mi się podoba, czy współpraca, czy nie,
to Wam tutaj pokazuję, to akurat współpraca nie jest, a szkoda, ale warto zdecydowanie to zamówić, bo są to bardzo dobre jakościowo produkty. Tutaj naprawdę kładziecie samo dobro na skórę i zapachy też się długo utrzymują. Jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałam Wam pokazać, jest tutaj, to są takie po prostu zwykłe, klasyczne, białe podstawki z Zary Home na przykład właśnie mydło. Możecie sobie postawić w ten sposób. Tylko czekam, aż mi to wszystko spadnie przed kamerą. Ryzykuję. O, w ten sposób. Widzicie, to są takie po prostu ładne tacy, na których możecie sobie zwykłe, proste, klasyczne, minimalistyczne, na których możecie sobie ustawić właśnie mydełka, czy na przykład możecie postawić na nich też świece i zapałki, które Wam pokazałam, po prostu takie mniejsze tace, one były w dobrych cenach i zamówiłam sobie takie dwie właśnie do łazienki. Teraz mam paznokcie, słuchajcie, mogę pukać, zapukałam, więc to też jest Zary Home. To na razie wszystkie przesyłki, które do mnie przyszły. Aha, zamówiłam jeszcze z The White Company taką matę, ich klasyczną, firmową, z napisem The White Company do łazienki, którą chcę zrobić w stylu spa, ale to już Wam pokażę, jak będę Wam pokazywała łazienkę, bo nie zabrałam ze sobą tutaj do łazienki tej maty, musiałabym wyjść, wrócić, więc to już pokażę Wam, jak będzie ta łazienka urządzona. W każdym razie wszystkie rzeczy, które teraz Wam pokazałam, znajdziecie w opisie pod filmikiem. Kochani, mamy misję na dzisiaj, przekształcić tą łazienkę w łazienkę w stylu, powiedzmy mniej więcej, spa. Dan zaskoczył mnie tym, że powiesił też lustro, które zamówiliśmy jakiś czas temu, ale ja nie wiedziałam, że ono już będzie powieszone, więc w związku z tym, że tutaj mamy okno w tej łazience, to zdecydowaliśmy się na takie małe lustro po boku, za którym jest zagospodarowana szafka, więc fajne wykorzystanie przestrzeni. Tu jeszcze w tej szafce nic nie ma, oprócz dwóch kosmetyków, których akurat używałam. W każdym razie, jak widzicie, na razie mamy puste pole do popisu, białe tło, biała łazienka i teraz możemy ją przerobić tak naprawdę jak tylko chcemy, właśnie w taką łazienkę, gdzie będzie można się zrelaksować, nie myśleć o niczym innym niż tylko właśnie o odpoczynku. Więc tutaj mamy, słuchajcie, efekt przed, no i zaraz pokażę Wam efekt po. No dobrze, kochani, tak się prezentuje efekt końcowy. Pozwólcie, że Was oprowadzę. Tutaj na wprost mamy tą tacę, która automatycznie, jak tu wchodzę, przenosi mnie w klimaty Bali, Tajlandii, w klimaty spa. Tutaj zdecydowanie mi się to kojarzy z tymi miejscami, które uwielbiam, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Mamy też eukaliptusa na tej tacy i taki spray do pomieszczeń o zapachu lawendy. Lawenda ma działanie uspokajające, wyciszające, ale to nie jest taka lawenda, od której, wiecie, głowa aż boli, tylko taka lawenda bardziej wymieszana z innymi olejkami, delikatna, bardziej właśnie taki zapach spotykany w spa. Tutaj nasza słynna kobita i zapałki z Zara Home, które też Wam już wcześniej pokazywałam. Tutaj z kolei, kochani, mamy wszystkie rzeczy, których potrzebujemy do udanej, wyciszającej kąpieli, czyli olejek, zaczynając od prawej, olejek do kąpieli, sól do kąpieli. Potem mamy tutaj taki olejek w kulce, taki roller, który też ma działanie uspokajające. Fajnie jest nałożyć go sobie po kąpieli, właśnie na takie miejsca, gdzie najbardziej mamy wyczuwalny puls, na przykład na nadgarstku, za uchem, na szyi. I wtedy jak nałożymy sobie ten olejek, to on ma bardzo dobre właśnie działanie wyciszające. Fajnie jest nałożyć go sobie przed snem. Tam w rogu też jest eukaliptus znowu. No i oczywiście świeca do kompletu też z tej serii Calm. Po wyjściu z wanny wychodzimy oczywiście na tą matę, którą Wam pokazałam z The White Company. A jeszcze tutaj w rogu kryje się stoliczek, na którym z chęcią może zagościć lampka wina, czy na przykład herbata też w jakichś działaniach oczyszczających, uspokajających. Tutaj jest żel do mycia też z tej samej serii i świeca. Jeszcze nie wiem, czy świeca zostanie biała, czy też domówię właśnie w tej samej kolorystyce, co reszta łazienki. W każdym razie zdecydowaliśmy się też na taki stoliczek przy wannie, żeby móc sobie coś postawić. Też dałam tutaj ten ręcznik w razie, gdybym na przykład robiła sobie maseczkę w wannie i chciała ją zmyć, osuszyć twarz. Też zawsze warto mieć to pod ręką, żeby nie musieć wynurzać się z tej kąpieli. Zapomniałam pokazać Wam jeszcze, jak się urządziłam w środku tutaj w tej szafce. Więc tutaj są moje kosmetyki. Na dole postawiłam na oczyszczanie i na różne takie sprzęty.
do domowego spa. Później mamy półkę z różnymi serum, z różnymi maskami i u góry bardziej takie lekkie kosmetyki do użytku codziennego, więc też zorganizowałam sobie miejsce właśnie w tej szafeczce. Okej, mamy kolejny dzień i w ogóle ten vlog miał się pojawić w zeszłym tygodniu. Przepraszam Was, że miałam przerwę, ale miałam pewne problemy związane właśnie z przemianą tej łazienki, którą Wam przed chwilą pokazywałam. Początkowo ten stoliczek, który jest przy wannie, miał być inny. I kiedy on do mnie przyszedł, to ja po prostu zaczęłam odpakowywać tą paczkę, nagrywać to, nawet wstawię Wam urywek, jak właśnie nagrywam to, jak odpakowuję tą paczkę. I byłam tak rozczarowana, słuchajcie, tak mi opadły w ogóle siły i jakaś taka werwa do nagrywania, że przestałam nagrywać i potem paczka z kolejnym stolikiem nie przychodziła na czas i postanowiłam, że jeżeli miałabym, tyle gadałam o tej łazience i miałabym nagrać tego vloga, a efekty pokazać Wam dopiero tydzień później, to już postanowiłam, że po prostu przeczekam i nagram to wszystko w jednym filmie, no bo też bez sensu rozwlekać tą łazienkę na dwa różne filmy. Stąd była ta przerwa i przepraszam Was, bo nie lubię strasznie opuszczać vlogów. Słuchajcie, właśnie przed chwileczką dostałam paczkę z H&M-u. Coś taka podejrzanie mała. Jestem ciekawa, czy wszystko, co zamówiłam, jest w niej w środku, ale nie zamówiłam w sumie dużo, ale mam tam jedną rzecz, którą chcę Wam zdecydowanie polecić, więc zaraz ją na Waszych oczach otworzę, a jeszcze chcę Wam pokazać mój jeden nabytek. Kupiłam taki bukiet kwiatów tutaj dekoracyjny do kuchni, bo czegoś mi tutaj brakowało, po prostu jakiegoś takiego elementu dekoracyjnego, ale on jest, słuchajcie, ogromny, jest po prostu przepiękny, no strasznie mi się podoba. Zobaczcie, tak się prezentuje ten bukiecik tutaj na tej wyspie, moim zdaniem świetnie pasuje, zwłaszcza, że no, ta część tej wyspy była w ogóle niezagospodarowana, w sensie można tutaj śmiało nastawiać jedzenia, talerzy, szklanek i tak dalej, ale jakiś, wiecie, element dekoracyjny kobiecy musiał się pojawić. Słuchajcie, pewnie się dziwicie, na czym Kuczyńska siedzi. Jakiś nowy mebel i nic nam nie pokazała. Nie ekscytujmy się zbyt szybko, bo historia ma drugie dno. Pamiętacie, jak kupiliśmy dom i nagrywałam takiego vloga, że kupiliśmy dom, że razem zamieszkamy i tak dalej. Wtedy też zamówiliśmy meble tutaj do salonu, dwa fotele, kanapę i podnóżek. I czas oczekiwania przez obecną sytuację na świecie, a wtedy było jeszcze gorzej i wszystkie sklepy były pozamykane, wysyłki były wstrzymane. Przez to wszystko nie mogliśmy na czas dostać tych mebli. No ale okej, powiedzieliśmy, że poczekamy. Meble miały przyjechać w momencie, kiedy ja wrócę z Polski. I Dan dostał telefon, że niestety doszedł do tego jeszcze Brexit, a że oni własnoręcznie robią te meble i tak dalej. To część materiałów nie dotarła na czas i niestety muszą opóźnić dostawę mebli o miesiąc czy o dwa miesiące, już nawet nie pamiętam, nie skupiałam się na tym, bo dla mnie każde opóźnienie to było po prostu kolejne miesiące siedzenia na ziemi, bo na przykład jak oglądamy telewizję, to siedzieliśmy, słuchajcie, na takiej macie na ziemi i tak wyglądało nasze życie tak naprawdę przez długie miesiące bez tej kanapy. No więc Dan się naprawdę wkurzył, powiedział też, że ja przyjeżdżam z Polski, że byłam pewna, że już będziemy mieli meble, jak przyjadę, a tutaj znowu takie rozczarowanie, że nie po to szliśmy do naprawdę bardzo dobrej firmy i no płacimy większe pieniądze po to, żeby jednak no mieć te meble na czas. No i oni okazali się bardzo wyrozumiali i słuchajcie, przywieźli nam kanapę, prawie że no dosłownie tam jest malutka różnica, prawie że taką, jaką my zamówiliśmy. Co prawda nie ma jeszcze foteli, nie ma tego podnóżka, dostarczyli nam po prostu kanapę w ramach takiej rekompensaty, że do czasu, aż dowiozą nam nasze meble i nasz set, ten konkretny, który my chcemy, będzie gotowy, do tego czasu po prostu zagwarantowali nam inną sofę, tak naprawdę w identycznym kolorze, więc możecie sobie już wyobrazić, to będzie identyczny kolor. Poszliśmy w taki bardziej ciemny, szary i taki klasyczny Chesterfield, więc to będzie właśnie kanapa w tym stylu. Mi się ona strasznie podoba, więc przynajmniej wiemy, że to był dobry wybór, no ale nie ma jeszcze reszty mebli, więc po prostu nie pokazuję Wam całego pokoju, bo jeszcze nie jest skończony.
wykończony, nie mamy foteli, nie mamy podnóżka, będą też różne inne akcenty dekoracyjne, ale na razie mamy kanapę, więc jak chcemy usiąść czy nawet obejrzeć sobie film, to nie musimy już siedzieć na ziemi. Więc miło z tej firmy, no wyszli z tego naprawdę z twarzą, bo już mieliśmy taki moment, że powiedzieliśmy sobie, kurczę, no zapłaciliśmy więcej, zamawiamy z naprawdę dobrej, renomowanej firmy meble i wychodzi na to, że czekamy nie tygodnie, ale naprawdę grube, grube miesiące, bo jeszcze nim odebraliśmy klucze do tego domu, to już te meble były zamówione, wyobraźcie sobie. I nagle mamy wszystkie meble, oprócz tych, które zamówiliśmy jako pierwsze, ale oczywiście wiem, że to jest sytuacja wyjątkowa, wszystko to, co się dzieje na świecie i do tego jeszcze ten Brexit, no trochę się porobiło. Ale nie o tym. Słuchajcie, zamówiłam sobie paczkę z H&M-u, nic jakiegoś tam ekscytującego, ale chcę Wam pokazać jedno poleconko, co sobie zamówiłam. To są tak zwane rzeczy potrzeby codziennej. Zamówiłam sobie z H&M-u staniki i czasami dostaję pytania, gdzie kupuję swoje staniki, że ładnie podnoszą biust, więc tak naprawdę jest masa lepszych firm niż H&M oczywiście, ale jeżeli szukacie staników z push-upem, to ja uważam, że H&M ma naprawdę dobre push-upy. One nie są takie naprawdę chamskie, że strasznie wypycha nam ten biust, ale mają taką, zobaczcie tutaj, delikatną wkładkę, która trochę podwyższa nam ten biust. Co więcej, mają regulowane ramionczka, więc to też automatycznie może nam podnieść biust i do tego naprawdę są ładne, zobaczcie, takie koronkowe, to jest akurat w kolorze cielistym. Zamówiłam sobie cielisty z tego względu, że nie miałam żadnego pod białe topy. Mają też na przykład bez koronki, całe gładkie, więc one też są fajne, bo nie będzie ta koronka się odznaczać. Zamówiłam sobie taki sam też w białym kolorze, są deszczalne. I do tego też jeszcze jedno moje poleconko, majtki bezszwowe. Dziewczyny, musicie mieć majtki bezszwowe, jeśli nie macie. Jeżeli lubicie na przykład obcisłe spodnie lub obcisłe sukienki, obcisłe spódniczki, cokolwiek co jest obcisłe i szwy od majtek, nie chcemy, żeby nam się odznaczały. Ostatnie co chcemy, jak mamy ładną sukienkę obcisłą, to, żeby zamiast jednej linii naszego ciała odznaczyły nam się po prostu gacie. Więc majtki bezszwowe również dziewczyny zamawiam z H&M-u. Zamówiłam sobie też majtki bezszwowe z tego względu, że zrobiłam taki pewnie misguided. Widzicie, jak to jest ze mną. Tutaj może być czyste potwierdzenie tego, że jak ja mam współpracę, to są po prostu sklepy, które ja uwielbiam i kocham robić tam zakupy, bo ja nawet jak nie mam z nimi współpracy, to ja cały czas robię tam zakupy. I zamówiłam sobie białe spodnie. Ja kocham spodnie z misguided. I po prostu zamówiłam sobie tym razem jedną rzecz, więc to nie jest na haul zakupowy, ale pokażę Wam tutaj. Zamówiłam sobie białe jeansy i wyglądały świetnie na stronie, takie białe rurki z wyższym stanem i już widzę znowu, zobaczcie jaka piękna, rozciągliwa talia. No, ja uwielbiam to właśnie w spodniach z misguided, że one są bardzo rozciągliwe. Wy też na pewno, dziewczyny, widzicie, że ja bardzo często robię zakupy w misguided i może czasami Wam się wydawać, że to jest tylko o, współpraca. Ja jestem bardzo dumna, że mogę współpracować z misguided, ale bardzo często to też nie jest współpraca. Ja sama sobie zamawiam te ciuchy. Na przykład no tutaj nie mogłam się oprzeć tym jeansom, a moje białe jeansy stare zrobiły się już trochę takie wręcz kremowe po użytkowaniu. Do tego zamknęli ten sklep, z którego one były, więc po prostu spróbowałam spodni z misguided, dlatego że to są spodnie, które zawsze na mnie pasują i właśnie to, że ta talia jest taka rozciągliwa i ten materiał jest rozciągliwy, sprawia, że po prostu nie czujemy się obciśnięte w tych spodniach. To jest rozmiar, słuchajcie, 36, więc z pewnością będą dobre, na pewno będą dobre. Ja zawsze biorę albo 36, albo 34, ale w białych jeansach chciałam czuć się raczej bardziej swobodnie, więc wzięłam sobie 36, żeby na pewno mnie gdzieś tam za mocno nie obciskały. No więc tak naprawdę chciałam Wam tylko powiedzieć, że nawet jak mam współpracę z jakimś sklepem, to jest tak bardzo często, że ja po prostu uwielbiam ich produkty i tak też jest tutaj, że ja po prostu misguided uwielbiam za jakość, za niepowtarzalne kroje i za ceny, które są naprawdę bardzo
bardzo dobre w porównaniu do jakości i tego, jak te ubrania leżą, jak wyglądają, bo ja komplementów o nie dostaję naprawdę dużo, więc zaraz zmierzę sobie może te jeansy i pokażę Wam, jak leżą. Słuchajcie, założyłam szybko te spodnie, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, jak idealnie leżą. W ogóle bardzo się cieszę, że nie poszłam jednak w 34, bo już by mogło być zbyt obcisłe. Tak czuję, że tutaj jest idealnie, po prostu nie jestem tak ściśnięta i mogę nawet założyć crop top, a z 34 mogłoby być gorzej, więc jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to przy tych spodniach na pewno jest prawdziwa, nie zaniżałabym, idźcie w swój rozmiar. Takie małe poleconko z dzisiejszego vloga, linki zostawię Wam i do staników, bo tam różne H&M ma różne staniki, ale zostawię Wam linki i do staników, i do tych spodni w opisie pod filmikiem. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say and help me to listen. So baby, tell me where you're going lost. Waste your day and spend the night underneath the sunrise. Pewnie przyznacie mi rację, że często jest tak, że jak kogoś oglądamy, to ma duży wpływ potem na to, jaki mamy dzień. No na przykład jak obejrzycie kogoś, kto ciągle smęci, jest negatywny, no to potem też macie takie negatywne nastawienie po obejrzeniu tego, no bo jednak przez kilka czy kilkanaście minut, a nawet kilkadziesiąt minut poświęciliście na to, żeby słuchać kogoś, kto smęci i gada głupoty, no to potem głupoty macie w głowie. A jak posłuchacie kogoś pozytywnego, z dobrą energią, no to potem też jesteście tak nastrojeni. W ogóle jestem ciekawa, jak moje vlogi na Was wpływają. Co Wy czujecie po obejrzeniu mojego vloga? Czy jesteście bardziej pozytywnie nastawieni, czy negatywnie? Czy macie ochotę do działania, czy może, no dajcie znaki w komentarzu, na chwilkę się zatrzymajcie i napiszcie mi, jak na Was wpływają moje vlogi. A mówię to dlatego, słuchajcie, bo obejrzałam dzisiaj taką blogerkę, która nieświadomie zupełnie mnie trochę zirytowała, w sensie nie zirytowała, tylko może nie spodobało mi się to, co powiedziała, nie zgadzam się z tym, ja też może zbyt dogłębnie analizuję czasami to, co ludzie mówią, ale powiem Wam, o co chodziło, po prostu ta dziewczyna mieszka w ciepłym kraju, nie pamiętam skąd ona jest, ale to są ciepłe kraje i to był jakiś stary vlog z zimy. No i wiecie, jak to są te zimowe miesiące w ciepłych krajach, one są dużo zimniejsze niż te letnie, bo w letnie tam jest ukrop. Ale zimą jest około tam, nie wiem, 12 stopni, no nie ma tragedii, no nie? No i ona nagrywała tego vloga, w ogóle w jakiejś kurtce puchowej, takiej było zimno, i powiedziała coś takiego, co mi się nie spodobało, bo powiedziała, że ona w życiu nie mogłaby mieszkać w takim kraju, gdzie są prawdziwe zimy i że nie wie, jak ludzie na przykład żyjący w Anglii czy w Polsce w ogóle sobie radzą w życiu przy takiej pogodzie. Nie powiedziała o Polsce, ale powiedziała o Anglii, a to właściwie to samo, bo porównując pogodę bardzo często jest tak samo, dosłownie różnica kilku dni, kiedy w Polsce będzie ta sama pogoda co w Anglii i na odwrót. I ja tak mówię, co w ogóle serio uzależniasz swój humor od tego i to, jakim jesteś człowiekiem, od tego, jaką masz pogodę? No to co, gdyby na przykład w ogóle nie było lata w jakimś kraju, to tam by sami ludzie z depresją żyli? Mi się to po prostu nie spodobało, bo oczywiście wiadomo, odebrałam to trochę bardziej personalnie, no bo ja mieszkam w Anglii i w Polsce, a to są takie kraje, gdzie no ona mówi, że nie wie, jak sobie ludzie tutaj dają radę przy takich temperaturach, mówiąc to w puchowej kurtce przy 12 stopniach, no nie? Wiecie, dla niej to już była tragedia. I ja sobie tak pomyślałam, zobaczcie, jak ludzie lubią uzależniać swoje szczęście od wszystkiego wkoło, tylko nie od siebie. Że ona nie wie, jak by była szczęśliwa, gdyby nie to, że żyje w ciepłym kraju. I to jest właśnie to, że ludzie bardzo często szukają tego, dlaczego będą mieli zły humor. Bo jest brzydka pogoda, to sobie postękam. A co ci ta pogoda? I ja zawsze mówię, nie możesz zmienić tego, co się dzieje, nie masz wpływu na to, co się dzieje, ale masz wpływ na to, jak na to reagujesz. Czyli jeżeli leje, wieje, jest szaro, buro, nie masz na to wpływu, ale masz wpływ na to, czy będziesz siedziała i będziesz tak samo szaro, bura i smętna jak ta pogoda, czy mimo tego, że leje, ty wyjdziesz i będziesz tańczyć w deszczu, no mówiąc przenośnym, tak? Czy po prostu będziesz uśmiechnięta. I bardzo często jest tak, że ludzie zapominają, że nie ma wpływu na to, co jest wokół nas, ale ty masz pełną kontrolę nad tym, jak na to zareagujesz. Jak cię ktoś wkurzy, no okej, wkurzył mnie, tak? No nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, jak ja na to zareaguję. Czy stracę resztę dnia i będę kłębkiem nerwów, czy może zareaguję na to tak, że po prostu wysłucham, przemilczę, przemyślę
i zachowam w tym wszystkim spokój. No i właśnie akcja z tą blogerką była taka, że ja po prostu sobie pomyślałam, dlaczego to w zależności to jest szczęście od tej pogody. Oczywiście ona nie chciała obrazić ludzi, którzy mieszkają w Anglii czy w Polsce, ale trochę tak wyszło, że tak jakby współczuła, a ja sobie pomyślałam, nie chcę twojego współczucia, włączyłam tego vloga, włączyłam sobie dobrą muzykę, potańczyłam, pośpiewałam i już jest spoko. W każdym razie pamiętajcie, lekcja jest taka, pamiętajcie, kogo oglądacie. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli ktoś wprowadza was w kompleksy, jeżeli ktoś wprowadza was w doły, jakieś złe humory, demotywuje was albo sprawia, że myślicie o jakichś głupotach, nie oglądajcie, wyłączcie, odetnijcie się od tego. Oglądajcie tylko ludzi, którzy mają na was dobry wpływ i do tego używajmy media społecznościowe. Do tego, żeby się inspirować, żeby czerpać coś dobrego, a nie do tego, żeby czerpać złą energię. I tak samo youtuberzy też powinni o tym pamiętać i blogerzy i ludzie na Instagramie. O tym, żeby dawać ludziom dobro. Kochani, metamorfozy, ciąg dalszy. Zamówiłam kwiaty do garderoby tutaj. I powiem wam, że są po prostu przepiękne. Przyszły od razu w takiej wielkiej donicy ceramicznej. I naprawdę powiem wam, że moim zdaniem pasują tutaj świetnie. Jeszcze nie zrobiliśmy tej garderoby, dlatego że po pierwsze chcę tutaj kupić takie, jak to się nazywa? No takie guziczki, że tak powiem, żeby wypełnić te dziury. I jeszcze brakuje tutaj jednego takiego pałąka na wieszaki, więc musimy to dorwać z Ikei, a dopiero za tydzień pojedziemy, więc ta metamorfoza tego pokoju na pewno będzie jeszcze cały czas przeze mnie aktualizowana, ale w każdym razie te kwiaty moim zdaniem już pięknie tutaj pasują i nie mogę się doczekać, aż dodamy więcej rzeczy, takich jak lustro i tak dalej. Dobrze, kochani, będę powoli już kończyła tego vloga, dlatego że mam naprawdę wenę, mam inspirację i mogłabym tak nagrywać w nieskończoność. Zaraz zacznę nagrywać już kolejnego vloga, a tymczasem chcę się z wami pożegnać w tym vlogu i oczywiście napiszcie w komentarzach, czy vlog wam się podobał, co najbardziej wam się podobało, jak wam się podoba metamorfoza łazienki i czego chcielibyście więcej na kanale. Pamiętajcie, że jeżeli vlog wam się podobał, jeżeli lubicie mnie oglądać, zostawcie te kciuki w górę pod filmikiem i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo proszę was, żebyście znaleźli tą sekundkę, żeby zasubskrybować mnie na YouTubie i zaobserwować na Instagramie, bo w czasach, kiedy ten algorytm bardzo ucina zasięgi i po zasięgach nie widać, czy podoba wam się to, co twórcy robią, czy wam się to nie podoba, bo po prostu czasami te treści nie docierają, to najlepszą formą wyrazu tego, że jesteście na tak, żeby nie przestawać tego robić, jest właśnie subskrypcja, jest ten kciuk w górę, więc będę wdzięczna oczywiście tylko w tym wypadku, jeżeli mnie lubicie, jeżeli chcecie mnie wspierać, bo jeżeli nie podoba wam się to, co robię, to po prostu nie ma co subskrybować i nie ma co oglądać, po prostu idźcie do innych, natomiast jeżeli lubicie tutaj ze mną być, to takie wsparcie jest na wagę złota. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Ja wam życzę cudownego tygodnia, jeżeli oglądacie ten film w poniedziałek. Niech to będzie przepiękny tydzień, pełen uśmiechu i bardzo dobrej energii, żeby spotykał was same miłe rzeczy. Buziaki, kochani, i do zobaczenia za tydzień. Pa!